Chodzi o to, żeby człowieka wynieść ponad jego horyzont, do góry, posadzić na balkonie i żeby z wysokości w tej chwili zobaczył tą rzeczywistość w sposób inny. Czyż nie jest prostym znakiem naszych czasów fakt, że właśnie tu w Nowej Hucie stanie Uniwersytet Myśli Technicznej? Pas startowy byłego lotniska, te linie krajobrazu przekreślili już architekci. Być może ktoś za kilka lat będzie demonstrował nasze zdjęcia tak, jak dzisiaj sięgamy po dokumenty ze wsi Mogiła. To nie są porównania epok technicznych. Te archiwalne kadry to najprostsze dowody pamięci. Projekty jego zespół. Oskar Hansen, wielki przyjaciel świata, ludzi, przyrody, intensywnie śledzi życie, ruch w przestrzeni. Fascynuje się nim. Z wrażliwością artysty szuka w nim uczestnictwa dla siebie i innych. Gdyby do 5 dobrych artystów dodać 10 tysięcy złych artystów, to byłoby 10 tysięcy 5 artystów. Ani jednego człowieka, gdyby do jednego prawdziwego Boga dodać 10 bogów fałszywych, byłoby 11 bogów. Gdyby nie było ani jednego Boga, jesteśmy zaszokowani tym, co się stało i chcemy już naprawdę tego spokoju. I będziemy się starali, żeby doprowadzić już do tego, żeby był naprawdę spokój. Żeby nasze rodziny chociaż na święta spokojnie spędzić. Tego się nie da naśladować. Naśladować można, no czy ja wiem, nawet nie naśladować. Można przejąć pewne wyzwanie, pewien apel, pewien przykład, żeby jak daleko można posunąć tą graniczną szczerość, przy której działa się całym swoim żywym istnieniem, całym swoim organizmem, całą swoją duszą, tak, że nie ma właściwie różnicy między tym, co jest duszą i organizmem, że to jest wszystko jednoczesne jakoś, prawda? Parametrem pokazującym rozmiar odbudowy i proces, który w tej chwili narasta, jest element pejzażu z lat 40., który zaproponowałem ustawić wewnątrz tej lunety, ażeby patrząc jednocześnie na pejzaż z lat 40. powojennych i obecny stan odbudowy i ten, co będzie, przez porównanie mieć ocenę prac, które zostały wykonane i zachwycić się tym ogromem dokonanej roboty.
zasadniczo sztuka już jest w ogóle czymś innym od normalnego życia, a to jeszcze jest sztuka inna od normalnej sztuki. No są to chyba wszystkie takie przejawy działalności artystycznej, z których normalnie przeciętnie wykształcony widz na tradycyjnej historii sztuki po prostu jak widzi takie zjawisko, to się bardzo dziwi, bo to nie wiadomo, co to jest, prawda? Nie wiadomo, czy to jest, ani to nie jest rzeźba, ani to nie jest teatr, ani to nie jest też balet, mimo że artysta występuje na żywo, ani to nie jest malarstwo, a jednocześnie jest używany na przykład kolor, głos, dźwięk, prawda? Chodzi o co? Chodzi o to, że dzisiaj tak się już powszechnie przyjmuje, przynajmniej w kręgach elit, że materiałem sztuki może być wszystko, łącznie z własnym ciałem. Pierwsze to jest to ryzyko artystyczne, bo to i bez prób, i to po raz pierwszy ja widzę i publiczność, i nie wiadomo co mi w głowie tam sobie wymyśliłem. Miałem takie sytuacje, że uważałem, że mam genialne wystąpienie i po dwóch sekundach okazuje się, że to jest zupełne gówno, że to nie mam po co wychodzić z tym, ale już w trakcie pracy. A z drugiej strony jest to ryzyko zagrożenia zdecydowanie, bo tutaj jest stawianie swojej własnej osoby na granicy albo wóz, albo przewóz. I to nie tylko ja, czy Jurek Truszkowski, który wielokrotnie doprowadzał się do stanu cięcia się, czy... Z drugiej strony również, jeżeli chodzi o schorzenia nerwicowe, które no po prostu pozwalają pewne skupienie, cierpliwość. A formowanie może być dowolne. Można z tego zrobić ramy portretu, tak jak pani zresztą może obejrzeć na przeźroczach, które tam są pokazywane. Dowolne formy. Tylko to wymaga tej właśnie pracy manualnej, prawda, i cierpliwości. Więc jest nieco inny efekt, jak pani tutaj widzi. Najchętniej o nurtujących go problemach mówi, pracując w swoim wiejskim ogrodzie i w domu. Otoczenie to zmaterializowane w przestrzeni idee. Jestem przekonany, że złożone problemy współczesności i przyszłości, tak zwane problemy napięcia wielkich liczb, mogą być rozwiązane, rozładowywane z korzyścią dla człowieka wyłącznie drogą zintegrowanego działania całego społeczeństwa o wysokim poziomie świadomości. Wszystko to jest oparte, muszę powiedzieć, na autorytetach. Te autorytety różne mniej więcej są wątpliwe. I tak ja, ale to, co mnie wnątrz pchało, pcha do dziś dnia, to jest głód za prawdą. Księgi były dla niego chyba zawsze ważniejsze niż pędzle. Z uporem, pasją, nadzieją szukał w nich i szuka słów potwierdzenia, że istnieje jego ociepkowy świat. Teraz może przejdźmy do następnego. Bardzo chętnie, proszę. Jeżeli pani widzi tą kreseczkę tutaj, to jest nawiązanie do poprzednich mojej wypowiedzi, gdzie mieliśmy paseczek na nieuruchomych ramach. To jest najczulsze miejsce, ten poziom. Czyli linia horyzontu. Linia horyzontu.
I teraz w zależności od tego, co chcemy pokazać, w jakim kolorze i w jakiej formie, w ten sposób sobie komponujemy, otwierając. Jeżeli mamy horyzont otworzyć, no to otwieramy go w ten sposób. Mamy tu na przykład żółcień, jeżeli nam odpowiada, albo powiedzmy róż, prawda? Nie rusza ten błękit. Kierunkowość jakąś. Albo powiedzmy, ja na przykład jabłka tu pokazuję na swojej działce. To dobieram na przykład czerni dla nich. Przyzwyczailiśmy się już do różnego rodzaju eksperymentów twórczych i skłonni jesteśmy nawet je akceptować, jeśli odbywają się one w miejscach dotychczas im przeznaczonych, a więc w murach galerii. Szokuje nas natomiast każda próba wyprowadzenia współczesnej plastyki na ulicę. Niemniej działania takie, nawet pozornie absurdalne, budzą nie tylko uśmiech bądź sprzeciw, lecz także żywe zainteresowanie, choćby tylko swą odmiennością. Pozwala to przypuszczać, że właśnie dzieło współczesnej plastyki może stać się czynnikiem wprowadzającym w nasze otoczenie nowe, niezwykłe rodzaje działania. Smutna twarz, z piętnem przemocy, nie masz nic, nie masz nawet siebie, w sercu lód, może litość w niebie miała śmierć. Jest marą, a ty ich ciemnych rządz ofiarą. Nie masz nic.